Hejka, witam wszystkich i zapraszam do nowej przygody. Przygoda ta odbędzie się w grze Legend of Dungeon, tak, gdzieś pod ziemią, w lochach, nie wiadomo dokładnie gdzie. Będziemy poszukiwać skarbu, który jest ukryty na 26 poziomie. Tak przynajmniej głosi legenda. Mówi ona też, że jest to naprawdę duży skarb, więc jako podróżnicy, czy też poszukiwacze przygód, no cóż, będziemy dążyć do tego, żeby go znaleźć. Potem oczywiście trzeba będzie się wygramolić na powierzchnię, czyli 26 poziomów z powrotem w górę. Co ciekawe, gramy sami, więc ta gra przewiduje kooperację. Jeżeli kooperacji nie ma po śmierci, jeżeli się zginie, no to się zaczyna od początku. A jeżeli się gra w koopie, można się odrodzić w pewien sposób, łapiąc tam jakieś punkty, nie wiem. Teraz zaczniemy w to grać, więc dopiero teraz się wszystkiego dowiemy, o wszystkim się przekonamy. Tak, jak widzicie, gra troszkę pikselowa, tak, takie pikselki ładne i genialny silnik oświetleniowy. Cały czas tam jakieś cienie, widzicie, chodzą, zmniejszają się, zwiększają. Mi się podoba. Dobra, ale dosyć gadania, a czas zasmakować tego tytułu. Okej, mamy zejść sobie na dół. Nice. Jeszcze parę słówek wstępu. No to tak, muzyczkę oryginalną mam wyłączoną. Dlaczego? No cóż, licencja, tak, na co też patrzę. Raczej YouTube nie byłby zadowolony, gdybym użył muzyki nie na licencji, na której mogę. Jeśli chodzi o sterowanie, to chwileczkę tylko sobie przypomnę, jak sobie ustawiłem, bo gram na padzie, tak. Gram na padzie i mam troszeczkę poprzestawiane. Łatwe ustawianie jest, każe tylko gierka zacząć skakać góra-dół, takie tam. I coś się poturlało na dół. Zobaczmy co, tylko... O, tak. Zmienię sobie, żeby nie trzymać miecza. Ej, ale tu jasno. Co to spadło? Jabłuszko! I z tego co widzę, wyświetla się przy nim 5 HP. No dobra, czyli będziemy je odnawiać jedząc różne rzeczy. A tu spadł jakiś kufelek. Przepraszam pana. Czy widzieliście go? Niezły flow. Ciekawe czy jak... Aha. O, piwko. No dobra, ciekawe czy będziemy mieli ten sam flow. On ma inny kubeczek, ale... Wow. Wow, wow, wow. Come on. Jestem pijany, moja postać chodzi sama. Nie umie jej kontrolować. Nie. Okej, okay, skończyło się. Dobra, piwa nie bierzemy. Ale... O. Nie tak. Ups. Wziąłem coś świecącego. Latarnia. Fajnie, dobra. Więc mamy ze sobą latarnię. Weźmy może jeszcze... Przepraszam. Jabłuszka. Okej, okay, piwko im zostawmy, bo widzę tu jakaś imprezka grubsza. No, czy wy musicie z tymi stołami tak manewrować? Come on. Zobaczmy, co tutaj jest. Toaleta. Nic się nie dzieje, jak tam się wyjdzie? Co? Czemu jestem kobietą? Okej. Okay. Dobra, mi pasuje. Mogę tak też wyglądać. Dobra, wystarczy już tego gadania. Widzę, że tutaj są jakby postaci, które chyba coś robiły. O, ten był od muzyki. Dobra, twórcy gry. Ale wystarczy już tego gadania. Czas przejść się na dół. Nice, już jesteśmy w dungeonku. Wyciągnę miecz albo latarnię. O, będziemy się przechadzać z latarnią. Tak. Znalazłem monetę. Fajnie. No, na dole się wyświetla. Dziki wąż. Gin, dziki wążu. Oho. Dobra, to nie było zbytnio trudne.
Jeszcze mnie chyba nie udziabał. Ktoś mnie udziabał. Dobra. Jeden punkt na razie spadnie, jest źle. To się też da rozwalić? Nie. Co to jest? Ja coś ziołem. Co? Jakiś... Co to jest? Dobra, mamy bardzo dziwną czapeczkę. Będziemy chyba sobie chodzić z dziwną czapeczką na głowie. Jej! Świeci. Okej. Nie wiem, co to nam da. Ale jest śmiesznie. Chyba nas widać z dużej odległości, skoro już nie topisz stamtąd podleciał. Hadzia! 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 Ła! Kujom. Zobaczmy, jak jabłuszka działają, bo mamy 5 punktów zdrowia brakujących do kompletu. O, natychmiast. To fajne. Ej, ale to oświetlenie jest serio super. Widzicie to? Nice. Mi się podoba to. Dobra. Wystarczy zachwycania się i chodźmy dalej. Co mamy tutaj? Nietoperza, który właśnie nas udziawał prosto w tyłek. I posąg. Mogę tam wejść? Siema. Czy ja go uderzyłem? Co? Rozwaliłem posąg. Super. Ale już tam wejście chyba nie da, nie? Nie. Dobra. To idziemy dalej. Zobaczmy, co nas tu czeka. Znacznie więcej dziwnych rzeczy. Oho. Oho. Dobra. Aha, to po to są te kuleczki. Jest poziom i z tego co widzę, nawet nam zdrówko się podniosło, a przynajmniej maksymalne chyba jakie możemy mieć. Ła, to boli. Pogryzł mnie. Dobra, dotankowaliśmy. Dziwna potka, a to jest... Aha, żeby to ściągnąć, dobra, z głowy. Na razie nie będziemy nic ściągać z głowy, na razie się to nam przyda. Do boju! Zobaczmy, co jest dalej. W skrzynce była skrzynka. A w tej skrzynce złoto. Jej! Coś podniosłem? Wow! Ej, to jest fajne. Jakieś schodki chyba aktywowaliśmy, czy coś. Najlepsza metoda ataku? Spamować klawisz! Oho! A, ale działa. To prawda, troszkę zdrówka nam spadło, ale... Co tam? Mniam, mniam. Mniam, 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 mniam. Haha. Dobra, weźmy tego mężyka też. Sio. Wąż poszedł. Zobaczmy, co będzie tutaj. Troszkę śmieszna ta czapeczka. Wyszliśmy na początku. Okej. Okay. Którędy mamy iść, żeby zejść na dół? Chyba coś pominęliśmy po drodze. Dobra. Nie wiem, czy tędy wchodziliśmy. No to chyba wygląda. Tylko tak, czy myśmy wchodzili tędy jeszcze? Nie. I proszę bardzo. Tu są kolejne drzwi, dwa wężyki oraz schodki w dół. Zobaczymy zaraz, czym są schodki. Znowu mnie pogryzły bestie. Tylko zobaczmy, co się skrywa w tym miejscu. Oho. Wow. Ale destrukcja. Normalnie jak Frostbite w Battlefieldzie. Tu już chyba byliśmy. Albo i nie. Dobra. Przejdźmy ten poziom też, tak. Z tego co widzę, wyekspienie postaci, no, tak jak w RPG-u się przydaje. Zatem weźmiemy sobie kilka tych coś i... A, dobra, nie będę na razie nic zrobił. Czy ta dźwignia coś zrobiła? Aktywowała chyba przejście. Zobaczmy pierwsze drzwi. Wow. Ej, tam było już przejście w dół, ale z tego co widzę, chwileczkę nam chyba zajmie jeszcze przejście reszty tego dungeonu. Tu się sporo dzieje i sporo jest do pozwiedzania. Aha. Kolejny poziom. Oh yeah. Ta czapka jest o tyle fajna, że przynajmniej nie musimy... Au. Ała. No idź sobie.
ale nas podziałał. Nice, pełne HP. Ta czapeczka jest o tyle fajna, że ona cały czas świeci. Disco party. Dobra. Wracajmy może z powrotem. Chociaż tu jest jeszcze jedno przejście. Chyba tutaj. Blacksmith? Siemka, stary. Aha, dobra, stanąłem. Dałem mu złoto i coś otrzymałem chyba. Albo i nie. Czekajcie. Widzę, że on teraz chce 35G, czyli zakładam, że tu chodzi o złotko. Dobra, stańmy tutaj. Tylko tak, staty. Jakie mamy staty? Plus 2, okej. Aha. I co się stało? Chyba nic. Dobra, ostatni raz stanę. Większą defensywę mamy. Okej, dobra. To ty sobie pracuj dalej, tak, w tym ciemnym lochu. Mam nadzieję, że tu ci się podoba. A my sobie wrócimy gdzieś. Nie wiem gdzie. Ale chyba mamy większy atak z tego, co widzę. Więc przydało się tam postać. Przecież... No... Dobra, skoczmy do niego jeszcze na chwileczkę. Albo... 55 gold. Nie, no dobra, bo jeszcze coś się popsuje. Nie wiem, czy wszystkie staty były ok. W razie czego tu wrócimy. O, tak się umówmy. Dobrze. Wow. Ty z nami nie idziesz. I schodzimy na kolejny poziom. Goblin. Dobra, może go ciachniemy, co? Oho, jaki zwinny. Skurczybyk. Jakaś potka. Dobra, wezmę te pieniążki, bo nie wiem, czy nie znikną. I tak. To jest kolejny poziom, który musimy zaliczyć, a jest ich 26. Więc, jeżeli wam się spodobało to, co tu się dzieje, jeżeli chcecie zobaczyć więcej, jeżeli chcecie przeżyć tą przygodę razem ze mną, napiszcie w komentarzu i pojawią się kolejne odcinki. Być może znajdziemy lepszy hełm niż świecąca lampka, która miga na fioletowo. Tak. I przyciąga wrogów. Dobra. To tyle, jeśli chodzi o taki odcinek wstępny. No dobra, jeszcze mała niespodzianka na koniec. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Trzymajcie się i cześć. Do następnego.